Urząd zapowiedział trzeci etap odmrażania gospodarki. Od 18 maja będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, jednak z zachowaniem rygoru sanitarnego. Będzie to na przykład umawianie się na konkretne godziny, a nie gromadzenie się w poczekalniach. Częściowo otwarte zostaną również lokale gastronomiczne, restauracje, bary i kawiarnie. Działać będą mogły ogródki restauracyjne, zaś limit klientów w restauracji wyniesie jedną osobę na 4 metry kwadratowe. Zmieniają się to w zasady w komunikacji miejskiej. Od poniedziałku pasażerowie będą mogli zająć 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących. 14 osób oraz dwóch trenerów to limit, jaki będzie obowiązywał na otwartej infrastrukturze sportowej, zaś w zamkniętych halach będzie mogło przebywać w zależności od ich powierzchni od 12 do 32 osób wraz z trenerami. Rząd zezwolił na wznowienie działalności kin plenerowych, zaś do pracy na plany zdjęciowe lub na próby oraz ćwiczenia w salach będą mogli wrócić aktorzy. Natomiast od 1 czerwca do szkół wrócić będą mogli wszyscy uczniowie. Podczas dzisiejszego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że pomimo szybko rosnącej liczby zachorowań w Śląskiem rząd nie zamierza zamykać województwa.